Artur Rokicki, Stal Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest trener Stali Feldenhauer Jasień, pan Łukasz Krzyżyk. Dzień dobry. Panie trenerze, dzisiaj rozgrywamy kolejne te mecz sparingowy. Te letnie przygotowania trwają. Prosiłbym o ocenę dzisiejszego spotkania. Pewnie jakieś trendy, wnioski po dzisiejszym spotkaniu sobie tam gdzieś zbudował. No na pewno. Tutaj do tej pory gdzieś bardzo fajnie to wygląda, ten nasz okres przygotowawczy. Pracowaliśmy 3 razy w tygodniu, poniedziałek elementy motoryki plus gdzieś tam takie elementy piłkarskie. Środę mieliśmy mecze sparingowe, piątek trening i sobotę też mecze sparingowe. Gdzieś tu sobie założyliśmy 6 tych gier kontrolnych z tego względu, że bardzo dużo zawodników testowanych też mieliśmy tutaj w zespole i te pierwsze gdzieś tam 3-4 mecze patrzyłem bardziej pod względem selektywnym drużyny. Już gdzieś ten zarys kadry powoli się kształtuje i myślę, że tutaj w Gubinie ten ostatni sobotni sparing gdzieś będzie wykładnikiem naszego zespołu i gdzieś naszego poziomu sportowego też na boisku. No właśnie, trener wspomniał, że w zespole w okresie tym letnim pojawiło się sporo nowych piłkarzy. Mieliśmy dzisiaj okazję też ich zobaczyć. No i jak oni się aklimatyzują? Czy oni już powoli się zgrywają ze sobą? Znaczy na pewno. No tutaj z tego względu też jak gdzieś tam zaaplikowałem im 6 tych jednostek takich sparingowych, z tego względu, żeby oni też się poznali, tak? Żeby tych 6 jednostek sparingowych mieli i też ze sobą trochę pograli, bo wiadomo, z różnych gdzieś tam klubów chłopacy poprzychodzili. Część ze sobą też już grała gdzieś tam w innych klubach, albo gdzieś tam znają się z boiska, no i też czasu potrzeba, żeby gdzieś tutaj ich wkomponować w zespół. Wiadomo, potrzeba czasu, tutaj gdzieś się buduje praktycznie nowy zespół, bardzo dużo jest tych nowych chłopaków. No i pracujemy cały czas na treningach, żeby to jak najlepiej wyglądało na boisku. No właśnie, co jeszcze przed Wami, bo to już de facto niecałe 1,5 tygodnia zostało do rozpoczęcia inauguracji ligi. Na czym będziecie jeszcze pracować? No na pewno tutaj nad stałymi fragmentami gry, tak, i w ataku, i w obronie. Tutaj gdzieś ten mało czasu poświęciliśmy do tej pory temu elementowi i na pewno gdzieś tutaj zwrócimy na to uwagę. Mówię tutaj i w ataku, i w obronie te elementy, różne przejścia, tak, z ataku do obrony, z obrony do ataku. Atak pozycyjny, no gdzieś każdy element trzeba poprawić. To co ja bym chciał, żeby chłopacy robili na boisku, gdzieś tam dzisiaj tu niektóre elementy fajnie wychodziły, niektóre są do poprawy. Fajnie, że dzisiaj mogliśmy gdzieś też nagrać ten mecz, gdzie będę mógł też chłopakom parę rzeczy pokazać. Przy okazji dziękujemy naszym kamerzystom. Tak, dziękujemy bardzo. Także będę mógł gdzieś tam też chłopakom pokazać to na wideo. No i pracujemy dalej. No zostało nam gdzieś tam 1,5 tygodnia. Myślę, że do pierwszego meczu na pewno będziemy w optymalnej formie. Właśnie, bo czy już trener ma w głowie ułożoną tą pierwszą swoją jedenastkę na ten pierwszy mecz ze Stalą Sulęcin, czy jednak jeszcze pewne personalia, pewne pozycje będzie trener jeszcze zmieniał, testował? Znaczy gdzieś tam szkielet zespołu mam. Tutaj też te sparingi, które rozegraliśmy, różnych zawodników próbuję na różnych pozycjach. To co mówiłem, też patrzę pod kątem tego, który dany zawodnik alternatywnie na jakiej też innej pozycji może zagrać. Robiliśmy wszystko do tej pory, żeby gdzieś w kadrze zespołu było po 2 zawodników na jedną pozycję. Mniej więcej w 90% nam się to udało i gdzieś tam tak kadrę zbudowaliśmy, że mamy po 2 równorzędnych zawodników na każdej pozycji. Teraz ja mam gdzieś tam ból głowy, jak to poukładać, ale wolę mieć taki ból głowy niż gdzieś tam mieć niedobory w zespole. I cieszę się, że tutaj prezes stanął na głowie, żeby tych wszystkich zawodników tutaj przekonać do gry w Jasieniu. A my spróbujemy się odwdzięczyć tutaj na boisku i w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. No ostatnie pytanie, no, na dzisiejszym meczu, mimo że to był sparing, było nawet sporo rzeczy kibiców. Widać, że to wyczekiwanie na tę inauguracyjną kolejkę jest już widać w społeczeństwie, widać wśród kibiców. Czy już też w drużynie to widać, że są już stęsknieni za tą piłką? No na pewno tutaj po chłopakach widać, że już czekamy na ten pierwszy mecz. Mamy 1,5 tygodnia jeszcze treningów. Ale gdzieś już się to odczuwa, już początek sezonu. Wiadomo, jak sezon ruszy, to też to inaczej będzie wyglądało. Ale chłopacy, mam nadzieję, ci, którzy gdzieś tam drobne kontuzje złapali, wrócą do nas do pierwszego meczu. Do Sulęcina pojedziemy w optymalnym składzie.
po 3 punkty. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję również.